No więc jak widzimy, to wszystko ładnie funkcjonuje. Próbowałem już ładować baterię, aby po prostu zacząć ją ładować w procesie 24-godzinnym. Niestety to się nie udało. Będzie trzeba użyć bajka po prostu, aby silnik pracował pod obciążeniem. Włączyłem ten silnik o 7 wieczorem i zakończyłem o 7 rano. Wskaźnik pokazywał nadal pełne naładowanie. Więc czas nadszedł, aby zaprezentować kilka metod umiejscowienia baterii, abyśmy mogli w pełni korzystać z bajka. Pierwszą metodą jest właściwie najprostsza metoda, czyli umieszczenia tej baterii po prostu w plecaku. Osoby starsze, które by korzystały z tego, będą miały problem, ponieważ ta bateria jest dosyć ciężka. Ja pokażę jeszcze na wszelki wypadek parametry tej baterii. Tak one wyglądają. A to jest bateria, która prezentuje się z tej strony w taki sposób. Także w stosunku do plecaczka, niewielkiego plecaczka, to wygląda tak. A więc co i jak? W opakowaniu, w którym przyszła bateria, ona mieściła się w takim właśnie antywstrząsowym opakowaniu. Ma ono jeszcze jeden plus. Jest wodoodporne. Fantastyczna sprawa. A więc gdy umieścimy tą baterię tutaj, w taki sposób i wykorzystamy do tego drugą kształtkę, to będzie coś takiego, tak? To nam bardzo ładnie tutaj będzie funkcjonować. Pełna amortyzacja baterii i zabezpieczenie przed wodą. To elegancko zmieści się w plecaku. To pierwsza metoda. Za chwilę pokażę inną dla osób, dla których ta bateria jest za ciężka i mają za długi dystans do przebycia, aby po prostu wieźć ciężką baterię ważącą prawie 4 kg na plecach. No i jak widać po chwili, ta druga połowa też już jest. Fajnie mi się tu zaciśnie na tym, a jak się zapnie plecak, będzie całkiem zgrabnie. Także to jest właśnie ta pierwsza metoda. Dla tych silniejszych, zdrowych mężczyzn głównie. Dla kobiety będzie to niestety ciężkie. I będzie trzeba zastosować odpowiedni uchwyt, który pokażę w następnych kadrach. A tymczasem, montujemy to dalej. A więc drugą metodą jest umieszczenie plecaka na ramię. Ale, aby to dobrze zrobić, potrzebujemy tutaj, prawie sobie światełko, potrzebujemy tutaj stąd jakieś zabezpieczenie, jakąś barierę. I mając tą barierę z jednej i z drugiej strony, bez problemu to się będzie trzymało. Oczywiście w założeniu, że przeznaczamy rower do normalnego użytkowania, stabilnej, normalnej jazdy, bez żadnych szaleństw. I to jest wygodne, ponieważ możemy zawsze baterię zabrać ze sobą. Nie zostawiamy jej przy rowerze. Co jest skuteczną metodą w sytuacjach, gdy rower byłby narażony na kradzież, uszkodzenie itd. A więc zaraz przystąpimy do montażu prostej konstrukcji, która praktycznie nic nie kosztuje, a oprócz paru momentów pracy i zapewnia nam całkowite bezpieczeństwo baterii. No więc witam ponownie. Więc jak widzimy,
Rowerek jest już na świeżym powietrzu. Niedługo będziemy jechać i to jest właśnie ten dodatkowy uchwyt, który wykonałem. Wykonałem go z jakiejś konstrukcji, która służyła gdzieś tam w łazience. Powycinałem elementy, które mi nie były potrzebne i po prostu zainstalowałem to. Jak to robisz? Nawiercasz otwór, przeprowadzasz pręt tędy i albo montujesz to tak jak ja, bo miałem akurat gotowe te kształtki, albo zakręcasz pręt wokół po prostu podstawy siodełka, na rurce tworzącej podstawę siodełka. I to jest cała filozofia. Konstrukcja prosta i skuteczna. Bez problemu to się wszystko trzyma. Przepraszam za te stukoty w tle, jakiś tam remont. Więc tak to wygląda. Nie musisz stosować takiej niklowanej jakiejś po prostu łazienkowej konstrukcji. Zwykły pręt stalowy, który sobie możesz pomalować, wystarczy przeprowadzić tędy, zakręcić albo i drugą końcówkę też zakręcić, czy zakręcić niżej i wygiąć ten pręt. No możesz to w dowolny sposób sobie kształtować, tak jak ci tylko wyobraźnia podpowie. Jednakże aby ten poziom mniej więcej został zachowany, taki mniej więcej poziom, i wtedy ten plecaczek z tą baterią bardzo ładnie się trzyma. Ja zaraz to postaram się pokazać. No więc tak jak widzimy, to bardzo ładnie tutaj pracuje, to się nie ruszy, bez problemu można podłączyć końcówkę, wprowadzić tą końcówkę do środka, do plecaczka nawet, i to będzie bardzo ładnie pracowało. Dobrze, to sobie to poprawimy. Także, no tak to wygląda. To nie wszystko. To nie wszystko. Aby jeszcze bardziej zabezpieczyć sobie po prostu tą baterię na wypadek jakiegoś, nie wiem, cudownego podrzucenia rowerem, wszystko może się zdarzyć, można zastosować sobie takie jeszcze zamknięcie. Wystarczy je tutaj przełożyć lub tu przełożyć. W ten sposób. I o, akurat mi spadło. I po prostu tą drugą końcówkę, czy tą końcówkę zawinąć tutaj, oczywiście bardziej wcisnąć to, zawinąć w taki sposób, aby po zamknięciu to było troszeczkę naciągnięte wszystko. I to zabezpiecza już nam całkowicie naszą baterię, która przecież jest wewnątrz amortyzowana. Więc świetnie to się wszystko trzyma. Jest stabilne i można bezpiecznie jechać. Mam nadzieję, że ten poradnik po prostu ci pomógł w rozwiązaniu problemów. To było proste rozwiązanie, ale tak jak podkreślam, bardzo skuteczne. A więc za chwilę ruszamy w trasę testową. Więc po przejechaniu, właściwie po użyciu około 3,5 godziny jazdy bez pedałowania, tylko oczywiście pedałowanie wstępne przed ruszeniem, i właściwie można powiedzieć tak, 3-3,5 godziny, maksymalnie ten rower mógł rozwinąć nie więcej niż 40, może 45 km w szczytowych swoich możliwościach. Naprawdę jeździ szybko, naprawdę czuje się tą moc, co było widać. A więc najważniejsza rzecz, którą trzeba zakończyć, wskaźnik. Więc początkowo myślałem, że będzie to na czerwonej
po prostu diodzie pokazywało, że bateria jest empty, że żółta zgaśnie. Niestety tak nie jest. Ta żółta delikatnie się pali i no po prostu trzeba wyczuć w swojej konstrukcji, ile czasu będzie jeździł twój rower. Jeśli zakupisz tą baterię, którą pokazałem, to prawdopodobnie no, będą to po prostu te same parametry, czyli około 3 godzin będziesz mógł jeździć bez pedałowania, powyżej 3 godzin bez pedałowania. Naprawdę jest szybki, naprawdę jest szybki. Nie należy tej szybkości używać, kiedy może wystąpić coś, co zablokuje ci drogę. Wtedy przy hamulcach tego roweru nie będziesz miał szans wyhamowania. Pamiętaj o tym, więc używaj tej szybkości z głową. No i to by było wszystko. Dziękuję za oglądnięcie. Mam nadzieję, że ten poradnik pomoże wielu osobom, które po prostu będą planowały lub będą budowały po prostu taki swój rowerek. Dziękuję za uwagę. Mam nadzieję, że nie zapomnisz o subskrypcji. Thank you.